Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Pochowałem mojego psa w zeszłym miesiącu, jeżeli dobrze pamiętam. Zostało z niego tak niewiele, a jego niegdyś złocista, puszysta sierść była tak wyblakła i tłusta, że ten opuszczony, mizerny psi trup nie wydawał się być tym samym wesołym i energicznym, dobrym chłopcem, który tak szybko gonił za samochodami na osiedlu, który tak zabawnie aportował tę czerwoną, miękką piłeczkę i który tak lojalnie służył jako towarzysz w parku, gdy potrzebowałem wyeksponować jego wrodzoną słodycz, by działał jak mój magnes na laski. Nazwałem go Loki, po prostu dlatego, że jego spiczaste małe uszy przywodziły na myśl klasyczny hełm postaci Marvela i zawsze wydawał się mieć ten inteligentny uśmiech, pasujący do boga psot. Muszę podkreślić, że nie było to imię wybrane z myślą o piekle, jakim stałoby się moje życie po jego śmierci, ani o tym, że z jego czeluści dręczyłby mnie mój osobisty Jormungandr. Obudziłem się tego ranka z dziwnym, nieokreślonym uczuciem lęku. To dźwięk ciszy wyrwał mnie z szarych, nieprzyjemnych snów. Nie było radosnego, porannego szczekania Lokiego, ani jego wygłodniałego drapania w moje drzwi. Nie było też słychać stukotu jego wyściełanych łap. Intuicja podpowiadała mi, że coś jest nie tak. W domu panował przeciąg, a gdy zszedłem na dół, zastałem otwarte drzwi wejściowe. Przekląłem z niedowierzaniem. Zawsze zamykałem drzwi, ale jakimś cudem drzwi były otwarte i pies wydostał się na zewnątrz. Wyobraź sobie mój szok, kiedy wyszedłem na trawnik, szukając mojego zaginionego psa, i czekał na mnie ten wychudzony, bezbarwny trup. Moja krtań opadła do jelit, gdy spojrzałem na tę martwą kupę mięsa, która kiedyś była moim najlepszym przyjacielem. Zbladłem z szoku. Moja skóra była napięta i lodowata, a szczęka otwarta. Nawet nie zauważyłem, że stoję boso w jego ostatnim gównie. Byłem nie tylko zszokowany, ale i zdziwiony. On nie był chory, a nie miał żadnych widocznych obrażeń. Jak to się stało? Co go zabiło? Mój kuzyn Ivor jest weterynarzem. Byłem przygnębiony śmiercią mojego psa i zaniepokojony jej tajemniczością. Myśląc racjonalnie, mógłbym powiedzieć, że nie było w tym nic nadprzyrodzonego ani dziwnego. Niewykryty guz mózgu, a może zjadł coś, czego nie powinien. Ivor współczuł mi i zaproponował sekcję zwłok, by zaspokoić moją ciekawość. Użycie łopaty, by podnieść mojego przyjaciela i włożyć go do czarnego worka na śmieci, choć delikatne, wydawało się tak haniebne i pozbawione szacunku. Jadąc do kliniki mojego kuzyna, czułem, że żadne wyjaśnienie nie będzie wystarczające. Żadna kombinacja słów i kondolencji nie zastąpi luki w moim życiu i nie załata dziury w moim sercu. Sekcja zwłok trwała kilka godzin.
Ivor powiedział mi, że wyniki będą za kilka tygodni i wyglądał na zaniepokojonego tym, co już zobaczył. Nie zadawałem mu żadnych pytań, a on wręczył mi mojego najlepszego przyjaciela w małym, nieoznakowanym pudełku. Pochowałem go na podwórku i pogodziłem się z życiem bez Lokiego. Ludzie różnie przeżywają żałobę i przypuszczam, że różnie reagujemy na różne przypadki śmierci. Kiedy zabiła się moja matka, straciłem apetyt, a jedzenie, które wpychałem do gardła, smakowało jak popiół. Jednak przez kolejne dni i tygodnie po śmierci Lokiego odczuwałem dziwny, nienasycony głód. Naturalnie założyłem, że był to mechanizm do radzenia sobie ze stresem i zastanawiałem się, czy wrócę do normalności, kiedy otrzymam wyniki sekcji zwłok. Domknięcie spraw to taka dziwna ludzka koncepcja i zastanawiam się, czy ktokolwiek z nas kiedykolwiek naprawdę ją odnajdzie. Nie w tym życiu. Najdziwniejsze było to, że choć jadłem dużo, nie mogłem się w pełni najeść i wciąż odczuwałem głód. Moi przyjaciele byli zszokowani i zaniepokojeni moją utratą wagi. Wiedzieli o moim psie i zakładali, że chudnę z żalu. Nie mąciłem im w głowach i nie martwiłem moimi dziwnymi, koszmarnymi myślami, że nie tylko moje usta domagają się pożywienia, że mam w sobie 1000 apetytów, które domagają się więcej, więcej i więcej. Coś, czego nigdy nie można było zaspokoić, ani nawet zakwestionować. Zacząłem jeść rzeczy, których nigdy wcześniej nie jadłem. Zawsze uważałem, że ślimaki są obrzydliwe, ale teraz pochłaniałem ich całe talerze. Pragnąłem ich w środku nocy. Część mnie chciała nawet spróbować ich na surowo. Nie mogłem nawet posmakować ich obślizgłości. Jedzenie nie sprawiało mi już żadnej przyjemności. Po prostu wiedziałem, że muszę jeść. Faktycznie straciłem na wadze. Całe dnie spędzałem w domu z zaciągniętymi zasłonami. Unikałem słońca i często nie odbierałem telefonu tak długo, aż moi przyjaciele zostawiali wiadomości, które kasowałem bez odsłuchiwania. Sen przychodził powoli i był wypełniony niepokojącymi wizjami, o których zapominałem, zanim w pełni odzyskiwałem przytomność. Czasami budziło mnie tylko burczenie mojego pustego żołądka, domagające się, bym poszedł do kuchni po miskę twarogu, tygodniową pizzę z zamrażarki, obite jabłko, które wyglądało jak na dzień przed zepsuciem, albo więcej tych wstrętnych ślimaków. To nie miało znaczenia. Nic nie miało smaku i nic nie było w stanie mnie nasycić. Moje defekacje były przeciągłe i bolesne. Natychmiast spuszczałem wodę, bo nie chciałem wiedzieć, czy w moim stolcu jest krew. Moja skóra była blada i matowa. Pod oczami pojawiły się czarne sińce i nie rozpoznawałem swojej twarzy w lustrze. Chyba się rozpadałem. Nie chciałem iść do lekarza. Nie mogli mi powiedzieć nic, co by mnie pocieszyło, a na cokolwiek to było, raczej nie mieli lekarstwa. Było we mnie coś nowego. Początkowo uważałem to za lukę w moim życiu, ale nie wydawało się to trafne. Wypełniło ją niewątpliwie coś. Czy zaraziłem się tym od Lokiego? Czy nadchodziła śmierć? A może
coś gorszego. W tym życiu są pytania, na które tak naprawdę nie chcemy odpowiedzi. Ja otrzymałem swoją zeszłej nocy i nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek zasnę. Obudziłem się z bólem, strasznym bólem, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem i którego nie potrafiłem zdefiniować. Podniosłem się i znalazłem krew na prześcieradle. Czerwone plamy krwi, powstałe z kropli, ale żadnej rany. Przerażony, zdałem sobie sprawę, że krew wypływa z moich pleców. Zaczerpnąłem powietrza, gdy ogarnął mnie wstręt do sytuacji, której wciąż nie rozumiałem. Krwi było tak dużo, że poczułem się osłabiony i wyczerpany. Nie wiem, czy zostało mi coś na łzy, więc po prostu wyłem nad tym, jakie to wszystko było niesprawiedliwe, bolesne i bezsensowne. Mój suchy szloch przerwał dopiero dzwonek telefonu leżącego przy łóżku. To był oczywiście Ivor, praktycznie jedyny numer, od którego ostatnio odbierałem. Normalnie nie dzwoniłby o tak nieludzkiej porze, ale wiedział, że cierpię i po prostu czekam na odzew. Gdyby wiedział, że nie tylko czekam na wyniki sekcji zwłok mojego psa, ale sam cierpię na coś nie do opisania, mówiłby z większym niepokojem i ostrożnością. Gdybym wiedział, co ma mi do powiedzenia, nie odebrałbym telefonu. Wiem, że jest późno, powiedział zmęczony kuzyn. Ale mam wyniki. Przerwał wyczekująco. Wolisz, żebym zadzwonił jutro i wtedy o tym porozmawiamy? Nie! Krzyknąłem szybko, być może głośniej niż powinienem. Wziąłem oddech i spróbowałem się uspokoić. Przepraszam. Po prostu chciałbym wiedzieć teraz. Proszę. Tak. Odpowiedział zgodnie. Nie miał pojęcia, przez co przechodziłem. Nie widział mnie od dnia, w którym oddał mi psa. Okazało się, że Loki miał pasożyty. Pasożyty? Przełknąłem ślinę, gdy to brzydkie słowo przetoczyło się po moim języku i wybrzmiało. Podróżowałeś ostatnio do Indonezji? Zapytał z czymś więcej niż tylko ciekawością. Indonezja? To pytanie mnie zaskoczyło i zirytowało. O co mu chodziło? Taenia Padoha, oznajmił. Indonezyjski tasiemiec. Wiedziałem, że to tasiemiec, ale musiałem go odesłać, żeby rozpoznać tę śmiertelną odmianę. Bardzo rzadka. Prawie wymarła. Brzmiał na zaniepokojonego. Najwyraźniej występuje tylko w jelitach orangutanów. Orangutanów. Powtórzyłem sucho, pocierając grzbiet nosa. Prawie wymarłe. Bóg jeden wie, jak to się dostało do twojego psa. Złapałem oddech, próbując zebrać myśli. To coś poważnego, prawda? Nie przeprowadzono wielu badań. Przyznał. Ale wydaje się, że jest to rodzaj, który wysysa żywiciela. Rozprzestrzenia się z jelit do nieznanych części. Rozmnaża się wewnętrznie, przyczepia się do układu pokarmowego, rośnie i rośnie, podczas gdy ciało, w którym się znajduje, kurczy się i słabnie. Dostają się nawet do mózgu. Zmieniają zachowania tak, aby żywiciel jadł to, czego chcą. Pozostają w nim aż do momentu, gdy nie pozostanie nic poza suchą, pustą łuską. Poczułem, jak przechodzi mnie dreszcz. Ledwo potrafiłem zadać kolejne pytanie,
ale musiałem wiedzieć. Jak? Poczekałem chwilę. Jak się rozprzestrzeniają? Trzeba zjeść nosiciela, czy co? To jeden ze sposobów. Można też wdepnąć w odchody żywiciela. Tam składają jaja. I to by było na tyle. Zapomniałem o tym szczególe, który w tamtym czasie wydawał mi się tylko irytującą drobnostką w tym tragicznym dniu. Bardziej martwiłem się ułożeniem psa do wiecznego odpoczynku niż umyciem stóp. Teraz wiedziałem, że ten jeden błąd, który wymazałem z pamięci, gdy tylko się otrząsnąłem, skazał mnie na potępienie. Rzuciłem słuchawkę, nie dziękując kuzynowi i nie żegnając się. Nie obchodziły mnie teraz takie uprzejmości. Nie obchodziło mnie nawet, że ekran telefonu roztrzaskał się na twardej drewnianej podłodze. Nic mnie już nie obchodziło. Chciałem odejść od tego paskudnego świata. Chciałem być sam, ale nie byłem. Gdy tylko upuściłem telefon, poczułem ostry, przeszywający ból w plecach. To było tak, jakby coś mnie rozrywało. Moje wnętrze płonęło. Pobiegłem do toalety, chociaż wiedziałem, że to daremne próbować wypluć z siebie to zło. Siedziałem tam godzinami, szlochając i mając nadzieję na ulgę, która nie nadchodziła. Wtedy to usłyszałem nikły dźwięk dochodzący z mojego wnętrza. Zaczęło się od dziwnego syku, jakby ulatniające się pary, a potem zaczęło mówić. On ma rację, wiesz? Odezwał się niepokojący, wysoki głos, który mogłem opisać tylko jako nieludzki. Jesteśmy w tobie i nigdzie się nie wybieramy. Podoba nam się tutaj. Pełzamy sobie dookoła, jemy to, co ty jesz. Wysysamy cię od środka, tworząc tu nasz dom. A to nie tylko twoje jelita. Jesteśmy wszędzie. Wkrótce będziemy w twoim mózgu. Nie będziesz w stanie myśleć samodzielnie. Będziesz tylko naczyniem. Zmarniejesz, podczas gdy my będziemy rosnąć w siłę, w legiony. Wtedy poczułem, jak ze mnie wychodzi. Poderwałem się w szoku i byłem bardziej obrzydzony niż kiedykolwiek w swoim życiu, kiedy spojrzałem w lustro i zobaczyłem króla robaka, cienkiego i oślizgłego, wystającego ze mnie, patrzącego na mnie z drwiną. Nigdy nie zapomnę jego paciorkowatych oczu i ostrych kłów, gdy uśmiechał się i mówił: więc jedz obficie. Zanim wycofał się z powrotem do moich jelit. Nie wiem, ile czasu mi zostało. Nie obchodzi mnie to. Moje myśli stają się zamglone. Wszystko, co robię teraz, w moich ostatnich dniach, to jedzenie i jedzenie, karmienie tych potworów we mnie. To nie potrwa długo. Kiedy wpełzną do mojego mózgu, mam nadzieję, że pogodzą mnie z tym. Jestem ich niewolnikiem, ale może moje przerażenie zamieni się w samozadowolenie, gdy będę zjadany żywcem od środka. Zostawią ze mnie pustą skorupę, jak z mojego psa, gdy widziałem go ostatnim razem. O ile to w ogóle był jeszcze mój pies. Do tego czasu jestem w piekle, gdzie robak nie umiera.